ja też chcę, żeby widzowie mieli jakieś takie grubsze nagrody. Także olejniczak, jak to wziąć? Trzeba chyba pokreślić, żeby dało. No to idź. Ile mu to zajmie? Nie wiem, chwilę. To co mają pisać, jak chcą wygrać laptopa? Jeżeli chcecie wygrać. Już nagrywam, Marek. Już? No. Czekaj, bo ja jeszcze nie jestem przygotowany. Jak ja mam im to powiedzieć, że będą mieli zaraz do wygrania rzeczy za, nie wiem, 20, 30, 50 tysięcy złotych? Jak to? A co ty chcesz zrobić? No, idziemy do sklepu z elektroniką i będę losował, co kupię. I wszystko będzie po prostu do wygrania. Taki jest mój pomysł. Tylko nadal zastanawiam się, czy to jest na pewno dobra decyzja, żeby dawać widzom rzeczy za 50 tysięcy złotych prawie. Znaczy, ja nie wiem jeszcze, ile to teraz wyjdzie, no ale na pewno trochę moje konto na tym ucierpi. To jest głupie strasznie, co ja robię. No dobra, a co chcesz dokładnie zrobić? Dobra, już mam rozmawiać z widzami? No tak. To muszę się przywitać. Siema, jestem Marek. Dzisiaj zorganizuję dla was jeden wielki konkurs, ponieważ za chwilę pójdziemy do sklepu z elektroniką, w którym zamierzam wydać grube pieniądze. Będę kupował totalnie losowe produkty, ponieważ mam tutaj kości do gry. Będę chodził po sklepie, a właśnie kości będą wskazywały mi drogę. Później dowiecie się dokładnie o szczegółach tego wszystkiego. Zamierzam kupić rzeczy za grube pieniądze i wszystko będzie do wygrania. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to w komentarzu piszecie, co chcielibyście wygrać, ale aby wiedzieć, co będzie można wygrać, musicie obejrzeć ten film, ale oprócz tego komentarza to trzeba zasubskrybować mój kanał, bo ja muszę mieć z tego korzyść, że po prostu daję wam rzeczy za kilkanaście tysięcy złotych. No i co? Ale nadal nie jestem pewny tego wszystkiego. Na czym to polega właściwie, Marek? No idziemy do sklepu, kości będą wskazywały drogę i będę brał po prostu rzeczy, które wskażą mi kości. A idziemy do sklepu z elektroniką, gdzie są komputery, telefony, telewizory, laptopy. To dawaj, już się nie mogę doczekać. Ale ty nic nie wygrasz, to wszystko dla widzów będzie. No dobra, no to... Ale nie mogę się doczekać, co tam kupisz, nie? A uważam, kto będzie rzucać kościami, ja czy kto? Ty będziesz rzucał, żeby nie było, że oszukuję czy coś. I ja po prostu będę szedł i brał te rzeczy. Okej. Okay. Daj mi jeszcze chwilkę, bo muszę się odpowiednio do tego przygotować. Bo nadal nie jestem po prostu pewny, czy warto to nagrywać. To będzie dla mnie ogromny wydatek. W każdym razie zapraszam do oglądania. Teraz może dosadniej wytłumaczę wam zasadę tego wszystkiego. Tutaj mam kości do gry, jak widać mam dwie kości. Na samym początku będę rzucał jedną kością, aby określić kierunek. Tutaj wyświetli wam się, jak to będzie wszystko dokładnie wyglądało. Natomiast drugi rzut będzie wykonywany za pomocą dwóch kości, które będą określały ilość kroków, którą mam przebyć. Zaczniemy sobie w tym miejscu, później przejdziemy również na inne działy, aby każdy znalazł w tym filmie coś dla siebie do wygrania. Więc... O, Marek, ja mam rzucać kościami? No ty będziesz musiał rzucać. To co, jedną najpierw rzucasz, na samym tak? początku rzucasz jedną kością, aby określić kierunek. No dobra, to weź stań, może tu. No dobra, rzucam kością. Trzy pola. Chodzi na to, że idę w lewo. Czyli idziesz w lewo, tak? W lewo idę. Moje lewo jest tutaj. Teraz musiałbyś rzucić dwiema kośćmi, aby określić, ile kroków mam zrobić. No to bez sensu, to i tak dojdziesz, nie? No dojdę, ale wiesz. No trzeba rzucić, żeby było uczciwie. Jak widać, mamy tutaj 11 kroków. Pierwszym produktem, który sobie weźmiemy... No to chyba wyżej. No chyba to. Będzie to. To jest... Nie no, to masz bardziej na wyciągnięcie ręki. Na wyciągnięcie ręki. Ten bidon, tak? Czy co to jest? Nie wiem, czy bidon. Bardziej to chyba na wyciągnięcie ręki, chociaż nie wiem. To w sumie wygląda bardziej sensownie i myślę, że... A co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia. Jeżeli chcecie to wygrać, to napiszcie, to są jakieś wkłady filtracyjne. W każdym razie to jest niemiecka jakość. Jeżeli chcecie to wygrać, to napiszcie jakieś białe gówno. No, napiszcie białe gówienko i możecie wtedy to wygrać. To co, idziemy na inny dział? No bo tutaj dokładnie. To nudno. Marek, co taki znaczy, wiesz, chciałem zacząć lightowo. Dopiero później zaczniemy bawić się na grubo. Żeby tych nagród było masę. No dobra. Lecimy dalej. Bierz kości. Dobra, Marek, jesteś gotowy? To weź stań na środku. To jest na środku, tak? Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Resztę powtarzam, tak? Dobra, rzucam, Marek. Szóstka, czyli powtarzam. Czwórka, czyli? Do tyłu. Do tyłu, tak? Powiedz mi jeszcze ile kroków. Dwie ma. Pięć kroków do tyłu. No czyli tak. Ale Marek, ustawiasz się w tamtą stronę, nie? Zdaję sobie z tego sprawę. Jedynka. Prosto. To w którą? A, prosto. Sześć kroków, prosto. Czwórka. Dziesięć kroków. Czyli wychodzi na to, że jestem tutaj, gdzie byłem na samym początku. Jedynka. Czyli w lewo. Nie, prosto. Jedynka była prosto, więc idę dalej prosto. 11 kroków. Serio? Dobra, rzucam, Marek. Bójka. Dwójka? Stałem odwrócony w tą stronę, więc dwójka będzie tak, na to. Czyli ile kroków, tak? Mhm.
8 kroków. To już chyba oczywiste, że termowentylator to będzie. Tylko no to ten, no najbliżej jest na wyciągnięcie ręki. 89 zł. A po cholerę to ludziom termowentylator. Może kogoś nie stać na ogrzewanie i by się przydało takie rzeczy. Gdzie jest olejniczek? To co mają pisać, jak chcą wygrać? Termowentylator. Jeżeli chcecie wygrać termowentylator, który jest warty 90 zł, to piszcie termowentylator i subskrybujcie oczywiście kanał. Lecimy dalej. Gotowy? Tak, zaczynamy stąd, ale chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że stoimy przed stoiskiem z telewizorami. Jak się uda wybrać telewizor, to będzie naprawdę grubo. A chciałbym w sumie wybrać telewizor w tym filmie. Także na pewno wrócimy jeszcze na to stoisko. To co, rzucać? Rzucaj, rzucaj. Jedynka. Jeden, czyli prosto. 11 kroków, Marek. Prawie 12. Może być ciekawie. 2, 3. Zrobiłem 11 kroków i dalej idę w tą stronę. Musiałbyś mi teraz powiedzieć, w którym kierunku mam iść? Prosto. Prosto. W takim razie wygrania najprawdopodobniej będzie telewizor Philips za 800 zł. Tak jak ty, nie? 9 kroków. No dobra. Tutaj są te same, to ten, tak? Tak. Olejnik, wiesz ten telewizor. Co mają napisać, jak chcą wygrać telewizor? Domyśl się. Telewizor. No głupi jesteś, człowieku? No co mają napisać, jak chcą wygrać telewizor? No nie wiem, może... Lodówka. Lodówka? Mają napisać? No, takie utrudnienie. Bo zobaczą, że na filmie jest telewizor i zejdą do komentarzy i napiszą telewizor. A tu co? Lodówka. Lodówka, tak? Tak, także jeżeli chcecie wygrać telewizor, piszcie w komentarzu lodówka i subskrybujcie kanał. A my tymczasem idziemy na kolejny dział, wybierać kolejne nagrody dla was. Olejnik, bierz to jeszcze. Marek, gotowy? Gotowy jestem. Tutaj mamy dotychczasowe nagrody. Jest to telewizor, ten podgrzewacz powietrza i to jakieś białe główienko. Teraz jesteśmy na grach, ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, jak bardzo dużo osób, które mnie ogląda, gra w gry. Także byłaby to ciekawa nagroda, jeżeli udałoby się wybrać grę. Albo, kośmi, albo PlayStation, albo Xboxa. No to są gry, jakby na to nie patrzeć. To rzucać, tak? Tak, rzucaj. Ale to w tamtą stronę się ustawiasz. Czwórka. Czyli cofam się. Tak. Powiedz mi, ile kroków? 10 kroków. 10. No to teraz bardziej muzyka, książki i troszeczkę gier. No ale bardziej tu chyba, nie? Też środek. Czwórka, cofasz się. Czyli idę z powrotem na gry. 8 kroków. 8 kroków, 2, 3, 4, 8 kroków. No i już jestem w sumie bezpośrednio, żeby wejść na alejkę z grami. Znowu się cofasz. Robić to? No tak, no. No dobra. 8 kroków. Raz, 2, 3, 4, 8. Znowu się cofasz. Tak będę w kółko sobie chodził? No nie wiem, no tak wylatuję. 3 kroki. Raz, 2. No to teraz jesteśmy na książkę. 1, czyli idę dalej prosto. 8 kroków prosto. 8 kroków prosto. Już będziemy na grach, monitorach, komputerach. 3 kroki zrobiłem. 4, 5, 6. 7, 8. Znajduję się w tym miejscu, idę w tą stronę. Rzucaj dalej. Jedynka. W takim razie idę dalej prosto. Rzucaj. 5 kroków, Marek. Jesteś na monitorach, Marek. Jestem na monitorach, tutaj jeszcze są komputery, ale raczej chyba wybrałbym monitor, jeżeli miałbym skręcać w lewo. Wiadomo. Czwórka, do tyłu. Znowu. No tak wychodzi. Tak chodzić prosto i do tyłu bez sensu. 11 kroków do przodu. 11 kroków to będę w tym samym miejscu, w którym byłem na samym początku. No nie moja wina, że tak wychodzi. Rzucaj, rzucaj dalej. Jedynka. Czyli idę dalej prosto? 11 kroków. No nie, no serio? No tak. To jest taka sama trasa, którą przed chwilą pokonałem. No to dawaj. Ale to jest głupie, bo cały czas wychodzi. Mam nadzieję, że teraz będzie albo w prawo, albo w lewo. 5 to jeszcze raz. 5 znowu jeszcze raz. Jedynka. Do przodu, czyli dojdziesz na słuchawki. 12 kroków. 12 kroków prosto. Tak, czyli tam. No to powiem ci, że to nie są słuchawki niestety. Co to jest? To jest jakaś figurka Venom. Nie wiem, może wziąć kilka sztuk, bo to jest dosyć tanie. 20 zł, no to niech chociaż mają coś z tego. W takim razie, jeżeli chcecie wygrać jedną z tych figurek, to napiszcie w komentarzu Venom i oczywiście subskrybujcie kanał. A my musimy iść na jeszcze lepszy dział, bo w tym filmie tak naprawdę wszystko może się zdarzyć. Ja bym chciał jednak wybrać w końcu dla nich jakąś droższą nagrodę, a nie jakiś telewizor za 800 zł. To nie jest naprawdę moja wina. Ja tutaj spodziewałem się, że wydam spokojnie 50 tysięcy. Jak tak dalej pójdzie, no to może być problem. Aczkolwiek jestem w wielkiej takiej nadziei i obiecuję wam, że wybierzemy co najmniej jedną rzecz, która będzie droga. Najwyżej, jeżeli będą tanie rzeczy, to na końcu sam po prostu wybiorę coś drogiego i tyle. Poza konkurencjami.
Chciałbym w końcu zrobić im jakąś grubszą nagrodę, dlatego jesteśmy na dziale z komputerami. Są tutaj laptopy, telefony, nie, telefonów nie ma. Na telefony sobie pójdziemy później, ale w każdym razie są tutaj laptopy. Niekiedy naprawdę drogie laptopy. Zatem zaczynam stąd, kamerzysta, dawaj. Jedynka, czyli... Jedynka wypadła, w takim razie idę prosto. Powiedz mi jeszcze, ile kroków mam zrobić? Ile jest kroków? 8 kroków, Marek. 8 kroków mam zrobić. W takim razie 1, 2, 3, 4, 5, 8. Mam nadzieję, że pójdziemy dalej prosto. Chociaż kusząca propozycja. Rzucaj. Dwójka. Dwójka? Czyli to było... Czekaj, bo ja mam tutaj zapisane, jak to było dokładnie. Zapominam ciągle. Nie chciałem się właśnie wierzyć, że mam wybrać to, dlatego musiałem sprawdzić i wychodzi na to, że... Prawo. Prawo. Dla pewności. 7 kroków. I co, podoba ci się taki kolor? Ile to kosztuje? 5600. No co ty? To jest z abonamentem. 7 koła. 7000? Ale co, mam im wziąć tą większą pojemność czy mniejszą? To i tak nie, nie, nie. Tutaj chodzi o to, że 5600 kosztuje ten 128 GB, a 7000 kosztuje ten 256 GB. Nie, no to wiesz, w takim razie, żebym nie wydał za dużo pieniędzy na film, wezmę 128. A i tak zwycięzca będzie zadowolony. No to jest 5500, Marek. 5500. Na pewno chcesz tyle wydawać? No ja byłem w sumie na to troszeczkę przygotowany i ja też chcę, żeby widzowie mieli jakieś takie grubsze nagrody niż jakiś telewizor badziewny za 800 zł. Także olejniczak, jak to wziąć? To trzeba chyba pokreślić, co wydałem. No to idź. Ile mu to zajmie? Nie wiem, chwilę. To co mają pisać, jak chcą wygrać laptopa? Jeżeli chcecie wygrać MacBooka Air 13-calowego o pojemności 128 GB. Okej, w której wersji? 128. To wystarczy napisać laptop i oczywiście subskrybować mój kanał. Kiedy będzie ten laptop? Za chwilę. Super. Tak, a jak ktoś nie subskrybuje? No jeżeli ktoś nie subskrybuje, no to jest opcja, żeby sprawdzić, od kiedy subskrybuje kanał, tak? No tak. To czyli nie dostaje nagrody, tak? Jeżeli ktoś zasubskrybuje kanał, jeżeli go wylosuje z komentarzy, no i nie będzie mnie subskrybował, no to wtedy przykro mi. Czyli musi subskrybować? Musi subskrybować, zanim zostanie wybrany przeze mnie. Spokojnie, ja mam wszystko obcykane, żeby nikt mnie nie oszukał. Na pewno 5500 chcesz wydać? 5500, no. No dobra. Nie jest to jakoś mega dużo, jak na laptopa. A ładnie wygląda. Zobacz, jaki cienki jest. Popisz. No ładny jest. Ktoś będzie zadowolony. Też byś chciał? No chciałbym, ale... No, może nigdy. Tutaj są rzeczy, które kupimy. Fajnie to wygląda, co? Zgodzisz się chyba ze mną? No ale jest, powiedz, że jest inny kolor, nie? Bo... A właśnie, właśnie, bo nie było tego koloru, który był na wystawie, dlatego jest ten kolor Space Gray, tak? Space Gray. Tak, tamten był złoty. W każdym razie jesteśmy praktycznie na środku sklepu. Teraz wszystko zależy tak naprawdę od rzutu kośćmi. Ustawcie już... w tą stronę. Dokładnie, dokładnie. Trójeczka, Marek. Trójeczka, czyli to było w lewo. W lewo? Tak, ilość kroków. A, dwoma kość... zapominam, dobra. Trzy kroki. Trzy kroki. No to teraz... Dwójka. Dwójka? No. W takim razie w prawo. A, dwoma. Pięć kroków. Pięć kroków. Chodź tutaj. No i właśnie nie wiem, co ja mam tutaj wziąć. Mam brać te karty, czy co? Nie wiem, a może to? To? Ale co to jest? No to jest chyba gra jakaś na PS4. No nie. Chyba, że do Minecrafta coś. No bo to najbardziej ci na Minecrafta pasuje ręką, nie? Nie, no teoretycznie mógłbym wziąć jeszcze to. Nie, może Steam jakiś? Może to po prostu. Ale po co komu Minecraft? To nie wiem. Chcesz brać tego Minecrafta czy nie? Nie wiem, ja bym wziął to. To jest najgrubsza nagroda w zasadzie. Gra na PS4. No, no nie ma co się ograniczać. Co damy im 20 zł, albo nie wiem, na Netflixa 120 zł. Nie, nie, nie. My im damy grę na PS4. To jest Gran Turismo. Jeszcze pewnie w środku będą jakieś samochodziki, bo... Ale nie każdy ma PS-a. Nie każdy ma PS-a. No ale w sumie każdy może to sprzedać, no dobra. No to w tym konkursie wezmą osoby, które albo będą chciały to sprzedać, albo mają PS4 i będą grały tą grę. W takim razie, olejniczak, proszę. A my idziemy na kolejny dział. Jeszcze chcesz wybierać nagrody? Jeszcze bym chciał. Telefon. Pójdźmy może od razu na dział z telefonami, bo moje założenie było tak naprawdę takie, że kupię im telefon. Chciałem to zrobić, chciałem kupić telefon. Byle jaki, byle był to. Ale nie wiesz, czy wylosujemy. Cały czas odchodzimy od tego działu. Dlatego, zobacz, idziemy teraz na dział z telefonami. No dobra. Trzeba sobie trochę pomóc, a myślę, że będą zadowoleni z telefonu. W takim razie... Olejnik, pilnuj tamtego, okej? Okay? Bo już tego jest za dużo, żeby nosić, to pilnuj. Stąd zaczynamy? Myślisz, że będzie odpowiednio? Myślę, że będzie odpowiednio. W sumie tutaj są takie tele... Jest iPhone nawet, nie? Także fajne telefony są tutaj. Dawaj, rzucaj. W którą stronę się ustawiasz? W tą czy w tą? W tą stronę. Jeszcze sześć, raz. Jeszcze raz. Sześć, jeszcze raz. Jeden. Idę dalej prosto. Rzucaj teraz, aby powiedzieć mi, ile kroków robię. Pięć. Pięć kroków. Pięć kroków, idę dalej w tą stronę. Rzucaj kośćmi.
czwórka, do tyłu. Czyli cofam się, powiedz mi o ile? 7 kroków. 7. Raz, 2, 3, 4. Czwórka, cofasz się. O ile? 12 kroków. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mamy tutaj flagowce Samsunga, jak coś? 1. Prosto. 6 kroków. No dawaj, dawaj, tutaj są najnowsze telefony Samsunga, jak coś po mojej lewej stronie. A po prawej? Po mojej prawej są jakieś takie słabiutkie telefony. No ale zobaczymy, co się wylosuje. Rzucaj kośćmi. W tą stronę jesteś ustawiony. Dwójka. Dwójka, czyli to było... W lewo. Aż sprawdzę. Albo w prawo. W prawo. Dwójka mamy w prawo. Czyli tu, tak? W takim razie będzie to Samsung. Będzie. 5 kroków, no to no chodzisz. 5 kroków. To co, Samsunga A7 bierzemy? To wiesz. Ale zobacz, fajny telefon, czy co ty myślisz? W sumie to zwykle nie byłem zwolennikiem Samsungów, ale ten wygląda fajnie. Bo ma tutaj szklaną obudowę chyba, świecącą, 3 aparaty i kosztuje 1400 zł. Myślę, że ktoś będzie zadowolony na pewno. Gdzie jest olejniczek? Olejnik! Telefon bierz! Samsung Galaxy A7. A gdzie on jest? Tam, tutaj. Masz go wziąć. Idziemy jeszcze na jeden dział, czy kończymy? Można jeszcze, tak na podsumowanie, stanąć gdzieś na środku sklepu i wylosować coś. Dobra. W takim razie to już będzie ostatnie losowanie i jesteśmy na dosyć nietypowym dziale, ponieważ są tutaj jakieś jeździki, nawigacje, głośniki. Dobra, Marek, przechodźmy do rzeczy. Nietypowa, aczkolwiek myślę, że każdemu się spodoba. Pamiętajcie, żeby subskrybować, jeżeli chcecie wygrać. Rzucaj. Stąd zaczynam. Trójka. Trójka to było w lewo. Tak. Chodź. Tylko musisz mi powiedzieć jeszcze ile kroków. 10. 10? No nie pierdzie. O Jezu. Ale wszedłeś na minę, Marek. Wiesz, że teraz na 1000% wezmę telewizor? Nie wiem jeszcze który, ale na 1000% wezmę telewizor. No może się jeszcze, może być cofnięcie, nie? Jestem po środku działu z telewizorami. O kurde. To tego bym raczej nie chciał. 20 tysięcy? Dobra, rzucaj. Rzucaj, bo... Czwórka, Marek. Czyli się cofasz. Na całe szczęście. 10 kroków. 10 kroków, prosto. Raz. Jesteśmy już na bardziej przyjaznym dziale dla mojego portfela. Czwórka. Znowu się cofam. Oj, znowu się cofasz. Jak się tam zestresowałem. Jesteś znowu na telewizorach. 9 kroków, Marek. 1, 2, 3, 4. Jak wypadnie telewizor i to jeszcze ten za 20 tysięcy, to weźmiesz tak przesrane. Czwórka, Marek, cofasz się na szczęście. Powiedz mi ile kroków? Ale masz farta. 10 kroków. Raz, dwa, trzy i 10. Jesteśmy na rejestratorach drogowych. Dwójka. Dwójka w takim razie w prawą stronę, czyli tutaj. No i 11 kroków to już do końca. O, to w takim razie bierzemy rejestrator samochodowy. My i o. O, będziecie mieli... Czy to jest rejestrator, czy co to jest? Nie, to nie jest to chyba. O, o, mam to. Będziecie mieli do wygrania rejestrator drogowy z nawigacją, który nagrywa w jakości Full HD, czyli jeżeli również chcielibyście zostać YouTuberami tak jak ja, no to takie coś jest, jak ja, będzie w porządku, można z tego tworzyć profesjonalne produkcje. Zgodzisz się ze mną, kamerzysta? No raczej to jest kamerka samochodowa. Co ty? Takim czymś nagrywają filmy w Hollywood, uwierz mi. No to co? Teraz idziemy do olejnika, pójdziemy do kasy, zobaczymy ile zapłacę za to wszystko. I jeszcze raz zrobimy sobie takie podsumowanie wszystkiego. Więc chodź, tam olejnik został z tymi wszystkimi produktami, bo tego było dosyć sporo, żeby miał to sam nosić. O, zobacz, widzisz olejnika, zrób zbliżenie. Pilnuje nam rzeczy. Ile musisz wypłacić? 10 tysięcy ponad? 10 tysięcy... 12 tysięcy złotych muszę wypłacić. Wpłacam. Grubo poleciałeś. No a co, spodziewałeś się, że więcej? Wiesz co, byłem przygotowany na takie 20 tysięcy, ale w sumie wyszło 12, także 8 tysięcy zaoszczędziłem. Mówiłeś, że 50 na początku. Że rzeczywiście, no bo w sumie jakoś by mnie też to nie zabolało. O, tutaj 4 tysiące wypłacone, ale muszę wypłacić jeszcze 8. Co tu się wyrabia? Co? A sorry, butów nie wyciągnąłem. Olejniczek, pakuj. Teraz opowiem wam o tym, co dokładnie wzięliśmy. Mamy tutaj telewizor. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób możecie go wygrać, to musicie się cofnąć do tego momentu, w którym wybieraliśmy telewizor. I teraz olejniczek, dawaj dalej. Mamy tutaj MacBooka Air. On kosztował
6000 zł. Nie, są dużo tańsze. 5,5 tysiąca kosztował. Trzy figurki. Venom. Białe główienko, niezidentyfikowane. Samsung Galaxy A7. Dalej mamy jakąś grę na PlayStation 4, Gran Turismo. Mamy podgrzewacz powietrza. A na cholerę komu podgrzewacz powietrza? No nie wiem, może ktoś będzie chciał. I na samym końcu mamy tą piękną kamerę, rejestrator drogowy. Jeżeli chcecie wygrać któryś z tych przedmiotów, to musicie cofnąć się do momentu, w którym wybieraliśmy i zobaczyć, w jaki sposób należy skomentować ten film, aby wziąć udział w konkursie. Jeżeli oglądaliście cały film, to już wiecie, co chcecie wygrać. Piszcie w komentarzu, co chcecie wygrać oraz oczywiście musicie zasubskrybować mój kanał. Co wy na to, aby zrobić jeszcze jeden taki film? 200 tysięcy łapek w górę. Zobaczcie poprzedni film oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.